Dobra, widzowie, generalnie tak, tutaj mamy taką zbióreczkę, ja wam podlinkowałem. Jak macie złotóweczkę, możecie go rzucić. Tutaj napiszemy tego. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia. Jak Filip debil może, to wy też możecie, widzowie. Dobra, guzik to... Proszę bardzo, widzowie. Ja zrobiłem, wy też możecie. Zróbcie to, co ja. Dobra, czat. Historia, uwaga. Oho. Każdy musi oho napisać. To będziecie na YouTubie wtedy, bo to na pewno będzie klip. Oho. Historia. No to widzowie, słuchajcie. Historia, uwaga. Wiecie, na jaki temat? Historia na temat tego, jak zostałem oszukany przez restaurację. Wiecie, jak jest, widzowie. Trzeba wspierać tych, jak to się nazywa? Gastronomię. O, właśnie. Brakowało mi słowa. Zostaw mnie, Ruro. Trzeba wspierać gastronomię, widzowie. Więc ja wspieram. Zamawiam sobie jedzenie. Już nawet catering dropnąłem. Wiecie, o co chodzi, widzowie. Wziąłem z restauracji, zamówiłem sobie jedną rzecz. Ja nie powiem jakiej, bo ja bardzo tą restaurację lubię. Walnęli fakapa dosyć mocnego. Ja generalnie nie jem mięsa od... No tak, od 9 miesięcy. Chłopco mi muszle przyniósł. Swojej matki przyniósł muszle w ręce. Dobra, nie jem mięsa od 9 miesięcy jakoś, albo od 8, coś takiego, co nie? No ale generalnie nie jem tego mięsa, bo no, jakoś mi nie smakuje, przez to, że miałem tak zwany COVID-19, to po prostu, smak mi się spieprzył. Zapachu dalej nie czuję, smak mi się spieprzył. Mięso mi nie smakuje, mięsa już nie lubię. Jak czuję zapach mięsa, bo czuć zapachy, ale tak niektóre tylko i śmierdzi zazwyczaj coś, to mi się chce wymiotować po prostu. Więc generalnie sytuacja wyglądała tak, że jakby no ja zawsze zamawiam rzeczy bezmięsne. Jedyne co jem z mięs to ryby i tyle. Więc jakby tylko rybki sobie wcinałem, co nie? Przez ten cały czas. No i bezmięsne tam jedzonko. No i teraz tak. Zamówiłem sobie taki zestaw, bo stwierdziłem, a sobie zamówię na cały dzień. Nie jem śniadań zazwyczaj i nie jem też kolacji, więc zamówiłem sobie 8 pierogów i zamówiłem sobie rybę z tym, z takimi talarkami fajnymi, doprawionymi, takimi, wiecie, no takie totalne kozaki, wiecie, o co chodzi, widzowie. No i generalnie zamówiłem sobie pierogi ruskie. No i tam one były z okrasą, co nie? Czyli okrasa, no to macie boczuś, macie tłuszczyk zwierzęcy najczęściej. No i macie też cebulkę. Jak to major mówi, cebulkę ugłem. No i ugłem chciałem sobie zjeść pierożka. Wkładam do mordy. I rzeczywiście bez okrasy przyszło. Wkładam do mordy. Tak sobie. I kurwa mać. Poczułem, że jest z mięsem. Ja nie wiem, co się stało. Może to było w mojej bani. Może sobie wkręciłem. Może nie wiem. Ale moja reakcja była taka, że zrobiło mi się nagle tak... Tak ciepło mi się zrobiło. I chciało mi się dosłownie żygać. W sensie... Nie wiem, jakby... Naprawdę mi tak... Tak się niedobrze zrobiło w sekundę. Wyleciałem. Wstałem z kanapy. Anime oglądałem, widzowie. Oglądam anime. Sobie zacząłem oglądać Sao. Wiem, że... Powiedzą, że o, Sao, gówno. Ale sobie to było pierwsze anime, które oglądałem, więc zacząłem oglądać. Biorę pierogę do mordy. A ty wiesz, że ruskie zawsze są z mięsem. Pierdolnięty jesteś, Drake 2055. Twój stary robi chyba ruskie z mięsem. Bo jest prawdziwym samcem alfa. Ruskie to masz, gościu, ten. Ser biały. Masz tego, ziemniaki. Masz jakieś przyprawy i tyle. Twaróg. To ja nie wiem, wariacie, jakie ty pierogi ruskie wcinasz. No ale no nieważne. No i poleciałem, co nie? No myślałem, widzowie, że zajdę, bo naprawdę się źle poczułem. I ja teraz nie wiem, czy jak się rzeczywiście nie je mięsa bardzo długo, to czy człowiek się tak źle czuje? Jak spróbuję nawet? Czy o co chodzi? Bo ja od razu poczułem, że to jest mięcho. Od razu poczułem, że to jest mięso i od razu mi się chciało wymiotować. Nie wiem, o co chodzi. Więc, widzowie, prawie umarłem. Prawie umarłem przez pierogi w restauracji.
Ale bo wiecie, ja mam taką tendencję ogólnie, to ja wam powiem w sekrecie, ale nie mówcie nikomu, że... Właśnie, kurna, no i co? Twaróg, cebula, ziemniaki, dokładnie. Słuchajcie, widzowie, ja mam tak, że generalnie ja sobie potrafię, wiecie, wkręcić, że mi serce wali. I mi wtedy to serce zaczyna rzeczywiście walić. Ja się wtedy zaczynam stresować, że mi serce wali i się czuję tak... I mi źle jest, co nie? No i, no nie wiem, możliwe, że we łbie sobie wkręciłem wtedy, że się tak źle poczułem po zjedzeniu tego mięsa. Ja ogólnie, widzowie, mam słabe serduszko, ale walę monstery jeden za drugim. Nie no, ale mam, widzowie, słabe serce ogólnie, wiecie? Nie wiem, ile lat jeszcze będę żył. Mam nadzieję, że jak najdłużej.